Hejka ludziska, dzisiejszy odcinek będzie trochę creepy. Ale jeśli się nie boicie, to oglądajcie do końca. Jak chcecie więcej strasznych filmików, to zostawcie 10 tysięcy łapek w górę. No dobra, jakie są rodzaje tkanki łącznej? Chrzęstna, kostna, tłuszczowa i krew. Świetnie, lecimy dalej. Słuchajcie, czy mi się zdaje, czy mamy nowych sąsiadów? Widziałam, są mega dziwni. Wprowadzili się wczoraj o 2 w nocy. Dziwni to mało powiedziane, są creepy. Wszyscy chodzą w ciemnych płaszczach i mają długie czarne włosy. Zaraz, dlaczego wy nie śpicie o 2 w nocy? A wiesz, przechodzę strasznie trudną grę na konsoli. No pięknie. A ty? Może tak jak tata, do kogoś nagrasz w gry? Ja? Nie, skąd? Uczyłam się na poprawy z geografii. Dobra, nieważne. Chodźcie, musicie to zobaczyć. Wprowadzili się do tego starego creepy domu? Nie tylko. Widziałaś, co z nim zrobili? Wow, ale go udekorowali. Ale przecież Halloween jest dopiero za tydzień. Jak widać, to chyba ich ulubione święto. No pięknie, przez ten halloweenowy klimacik nabrałem ochoty na coś słodkiego. Tato, ponoć jesteś na diecie. A, zrobię sobie dziś małego cheat meala. On się nigdy nie zmieni. Wszystko okej? Katastrofa! Nie mam w co się ubrać na spotkanie z widzami. A no tak, już za tydzień jest premiera naszej trzeciej książki i widzimy się z wami w Krakowie. Rzeczywiście, przez wakacje z wszystkiego wyrosłeś. Chyba już pora na mały shopping, co? No dobra, chodźcie, może i ja sobie coś kupię. Aha! Andrzej, słuchaj! No chyba nie zamierzasz tego wszystkiego zjeść. Dlaczego? Bo to niezdrowe, chcesz dostać cukrzycy? To cukierki dla dzieciaków na Halloween. Zostaw to i pościągaj już te wszystkie czarne koce i zasłony. Zaraz, dlaczego ja? To Sara wszystko porozwieszała. No proszę, musimy pilnie dzisiaj jechać do sklepu, bo są promocje. A my chcemy fajnie wyglądać na spotkaniu z widzami. No dobra, jedźcie, a ja to ogarnę. Dzięki! Pa! Nie zaszkodzi, jak zjem sobie ze dwa. Chyba mi się przysnęło. O, jedno się ostał. Co, żonka nie wzięła kluczy? Cukierek albo przykus. Wybacz małe, ale nie mamy tu cukierków. A to co? Wygląda jak cukierek. Słuchaj małe, Halloween jest dopiero za tydzień. Wracaj do domu i weź sobie coś na gardło, bo słychać, że jesteś przeziębiony. No już, zmykaj, zmykaj. To pewnie dzieciak tych nowych sąsiadów z naprzeciwka. Lepiej pochowam te wszystkie czarne zasłony, zanim żonka wróci. Co jest? Skąd to wszystko się tu wzięło? Ja chyba dalej śnię. O, chyba trzeba było ich posłuchać i nie jeść tych cukierków. Już jesteśmy! Jak ja im to wyjaśnię? Wow! Hej, ludziska! Tata, w tym roku poszedłeś na całość. Co tu się dzieje? Miałeś pochować czarne elementy, a nie dokładać ich więcej. Ale to nie ja! Jak to nie ty? To kto? Nie wiem, jak się obudziłem, było normalnie, ale potem... Zaraz, znowu spałeś, jak nas nie było? To od tych cukierków. Tato, zawiodłam się na tobie. Obiecuję, że zaraz to wszystko pochowam. A już zostaw, przynajmniej będzie musiał tego wyciągać za tydzień. Co
myślicie o tej stylówie? Napiszcie w społeczności. Czy wy widzieliście to, co ja? Czy to było coś w szafie? Wiktor, ale mnie wystraszyłeś. Tyle razy ci mówiłam, żebyś nie szperał w mojej szafie. No co tak stoisz? Fajny masz kostium, ale zmykaj już do siebie. Jeśli też macie takie problemy z rodzeństwem, to dajcie łapkę w górę. Fajny, co tylko potrzebuje nitkę. Dziękuję. Sara, to ty? To kim jesteś? Jestem Edward. Jak tu się dostałeś? Nie powiem. Hej, z kim rozmawiasz? No z kolegą. Ale tu nikogo nie ma. Jest! Gdzie on się podział? Kochanie, przerażasz mnie. Edward tu naprawdę był. Wiesz co, czasami mam dość tych twoich pranków. Jeśli go też widzieliście, no to zostawcie łapki w górę. Widzę, że mężu strych też udekorował. Ale fotel to mógł odstawić na swoje miejsce. Matko! Wiktor, mówiłam ci, że mam już dość tych twoich wygłupów. Prezent dla mnie? Dzięki, co za miła niespodzianka. Słuchaj, muszę dokończyć kilka raportów, a ty idź i wystrasz tatę. Słodki łobuziak. Ciekawe, co to takiego? Dziwny prezent. Sara? Jest tu kto? Co to było? Wiktor, żartownisiu, wiem, że to ty. Jeju! Moje dzieciaki ich psikusem nie wykończą, aż przeszedł mnie dreszcz. Idę rozpalić w kominku. Co jest? Dziwne, wydawało mi się, że położyłem to drzewo tutaj. Nie no, niemożliwe, mam dość tych żartów. Wiktor, natychmiast przynieś mi te drewienka. Dzięki. Mówiłeś coś? Mamo, chodź zobacz, to Edward. Edward? Jaki Edward? Kto to jest? Edward. To ten niewidzialny chłopak, z którym rozmawiałeś w pokoju? Co? Był w twoim pokoju? Jak się tu dostałeś? Fajna maska. Właśnie, zdejmij ją natychmiast. Chcę widzieć, z kim mam do czynienia. Edward, to niegrzeczne. Chcemy ciebie poznać. Co? O co chodzi? O nie, pod tą maską są kolejne. Dziwne. Chcesz powiedzieć, że to jego prawdziwa twarz? No, akcja jak z jakiegoś horroru. Wiecie co, nasz dom chyba jest nawiedzony. Zamówię ekipę egzorcystów, a my prześpijmy się dzisiaj w hotelu. Aha. Okej, to na tyle. Jeśli wam też się wydaje, że nasz dom jest nawiedzony, to zostawcie łapki w górę i pa!
Cześć, tam oko! A, i dziękuję Zosi za mini Shreka. Jest świetny.